Przedłużyłeś o rok kontrakt z Krakowem, to chyba pokazuje, że dobrze czujesz się w naszym klubie. Znaczy no dokładnie, w dzisiejszym dniu przedłużyłem kontrakt o jeszcze rok. Cieszę się z tego, bo dobrze się tu czuję w Krakowie i oby tak dalej było. Słuchaj, to jest już Twój szósty stan w barwach Krakowi. Jak wspominasz ten dotychczasowy okres Twoich występów w biało-czerwonej Koszulce? Na pewno było bardzo dobrze. Wiadomo, że były tam chwile gorsze, ale lepszy, tych lepszych było więcej. Na pewno ten awans z Krakowią do Ekstraklasy to był największy sukces w moim, w moim wydaniu, także oby jak najwięcej meczów teraz w Ekstraklasie i tam jest miejsce Krakowi. Jakiś czas temu drużyna zaufała Ci, powierzyła Ci opaskę kapitańską. Jak czujesz się w tej roli i czy będziesz ją dalej kontynuował w kolejnym sezonie? Znaczy po pierwsze cieszę się z tego, że jestem kapitanem Krakowi. Koledzy mnie wybrali, także ufają mi, a czy będę dalej kontynuował tą jakby Główną rolę w zespole w szatni, no to zobaczymy. Na, na razie, na dzień dzisiejszy, jestem, a zobaczymy, jak będzie w przyszłości. Kapitan, ma to do siebie, że po meczach zwycięskich w szatni krzyczy coś w stylu kto wygrał mecz? Myślę, że po jutrzejszym spotkaniu z Podbliskiem Ziemiarskim będziecie dane taki, taki okrzyk wydobyć z siebie? Myślę, że na pewno będzie taki okrzyk, bo wszystko zrobimy, żeby wygrać i wygramy ten mecz.